Gdzie trzeba patrzeć? Tutaj, że świeci. O, dobra, zobacz, słuchajcie, jesteśmy na żywo teraz. Dobra, zobacz, czy mi włosy nie sterczą. Dobra, witajcie serdecznie na kanale Moc Słabości. Jest Mariola i Kasia. Zapomniałem dodać jeszcze Kasię tutaj na plakacie. Ale już się reflektuje. Tak. Dziewczyny. Szczęść Boże, wszystko. Szczęść, szczęść Boże. Dziewczyny prowadzą epielgrzymki.pl, taką stronę, ale zajmujecie się pielgrzymkami. Pielgrzymkami. Pielgrzymkami ogólnie, tak. Pielgrzymkami. I byliśmy teraz w Medjugorje, tak? Razem nawet, nam tak, się udało. W tamtym roku też byliśmy razem. Też. Ale w tym roku taka wyjątkowa była pielgrzymka, no bo było sporo widzów kanału Moc Słabości, tak? To była pielgrzymka zorganizowana dla Przemka kanału i było sporo osób. Trudna w organizacji bardzo pielgrzymka, ale już wiedzieliśmy jadąc, że będzie bardzo wiele łask i tak dzisiaj pomyliśmy, było super. Mhm. Było bardzo wiele łask. Dajcie znać, czy dobrze słychać, bo już widzę, że jest ponad 100 osób na live'ie. Jak ktoś z nas, was jechał z nami, to też napiszcie na czacie, bo na pewno będą takie osoby, które jechały i przyjechały wczoraj, wróciły do Polski, to dajcie znać na czacie, że to jesteście wy. O, Monika WR, to jest Monika, która jechała z nami. Ale super. No. Cześć Monika, cześć. Słuchajcie, Przemek będzie czytał głośno, bo albo Kasia, ja bo ja mam okularu, nie widzę. Dobra, tak, ja byłam Kasia M. O, Kasia M. Kasia, super. Cześć Kasia, żyjesz? Odpoczęłaś? Kto tu jeszcze z nami? Dobra, będziecie dołączać na pewno po drodze. Dobra, dziewczyny, jaki macie pomysł na tego live'a? Słuchajcie, bo pytania, tak, dotyczące Medjugorje, jest mnóstwo pytań. Bardzo kochacie Przemka, no wiem, że bardzo kochacie, to już wszyscy wiemy, że bardzo Przemka kochacie, bo dzisiaj myślałam, że go uduszę, jak zobaczyłam jego plakat. Dałam mu wolność, ale już to był pierwszy i ostatni raz, jeśli chodzi o wolność dla Przemka, on jest po prostu w tych rzeczach gorszy ode mnie. Dobra, słuchajcie, Przemek, rozmawialiśmy o tym, żeby porozmawiać o pielgrzymkach, żeby porozmawiać o Medjugorje, żeby po... pewne też rzeczy powyjaśniać, żeby nie zostawić nikogo w takiej niewiedzy. Mhm. I stąd też był ten moja prośba do Przemka, żebyśmy, co prawda mieliśmy filmik nagrać, okazało się, że jest live. I teraz to, jeśli mogę, to ja zacznę, bo ja zacznę od publicznych przeprosin, bo chciałabym Przemka bardzo przeprosić. No słuchaj, no mam za co, a później ci wyjaśnię dlaczego. Ja Przemka bardzo przepraszam, bo od razu na początku powiedziałam, że on nie jest VIP-em. Bo nie jest. A że jest VIP-em na naszej pielgrzymce Maryja. No, i no tak, dla ciebie dobrze i dla mnie też, bo ja wiedziałam, co się działo na poprzedniej twojej pielgrzymce, kiedy ludzie podczas adoracji cię zaczepiali i jakby nie pozwolili ci na te relacje z Panem Bogiem taki sam na sam. I chciałam Przemka przed tym uchronić i stąd też była moja prośba do wszystkich, żeby pozwolili Przemkowi być Przemkiem na tej pielgrzymce, a nie VIP-em. I to się udało, ale też niektórzy mówili, że no, niestety brakowało im takiego kontaktu z Przemkiem, jego konferencji. Słuchajcie, no szczerze to o konferencjach nie pomyśleliśmy w ogóle, żeby Przemek... mógł wygłosić jakąś konferencję, bo pewnie nie byłoby z tym żadnego problemu. Z tym, że pytanie kiedy? Ci, co byli na pielgrzymce, to wiedzą i wtedy resztkę wolnego czasu, który mieliście, to by tego czasu nie było. Ale rzeczywiście ja tak powiedziałam na pielgrzymce, że Przemek nie jest tu VIP-em, VIP-em jest Maryja. Dalej się tego trzymam, bo jeździmy do Matki Bożej i to, że Przemek organizował pielgrzymkę, za to mu dziękujemy. Znaczy, wy to organizowałeś? No ale ty poprosiłeś, jesteś współorganizatorem. No więc... ja tylko przyjechałem. Kurde. No właśnie, a no właśnie, wiesz, jeszcze mówili, że o Boże, on taki skromny, w telewizji taki kłamstwo, nie jest. No. To udawałem. W telewizji taki nie jest. Jest skromny, właśnie nie, jest. Nie tak, jest. Zresztą wiecie, to jest cały Przemek. Z tym, że nam bardzo zależy zawsze na tym, żeby jechać do Matki Bożej, żebyście mieli jak najwięcej kontaktu z Maryją, jak najwięcej kontaktu z jej synem. Maryja o to prosi w orędziach, o to, żeby zawsze na pierwszym miejscu stawiać jej syna, o to, żeby kiedy masz wybór iść na podbrodo, czy iść na Eucharystię, zawsze przed Maryją jest Jezus. A wiecie, bardzo często jest tak, zresztą sami też podczas świadectw o tym mówiliście,
że na pielgrzymki zapisywaliście się dla Przemka. A? Fajnie, no. Fajnie, że się zapisywaliście dla Przemka, a jeszcze fajniej, że wróciliście z Maryją. O. Jeszcze fajniej, bo też to mówiliście, rzeczywiście jechaliście dla Przemka, a poczuliście moc Maryi, serce Maryi i to jest chyba najpiękniejsze. To także udało nam się Przemku nawrócić, myślę, nie jedno serce. No, bo dziewczyny bardzo dobrze znają Medjugorje, znają okolice Medjugorje bardzo dobrze, zawsze plan jest dobrze, że tak powiem. I tak myślisz? Szczegółowo tak uzupełniony. To, co my robimy przez tamte, ile 5 dni na miejscu, nie? Jesteśmy pełne 5 dni, pełne 5 dni. Plus 2 zwie, to jest 7 łącznie, nie? Wszystkich dni. 7 łącznie dni, to się 2-3 pielgrzymki robi. Jakby robicie czy na kolo tego Patryka i Nancy. Mamy 6 dniówki, nie? No, wspólnotę błogosławieństw jednego dnia przed południem, bo to da się zrobić, nie? To nie robią każdego dnia oddzielnie, a wy to robicie, żeby jeszcze tu pojechać, to żeby wszystko. Tak, bo chodzi o to, żeby. Najważniejsze zobaczyć. Słuchajcie, takim naszym kulminacyjnym punktem pielgrzymki. To nie jest zwiedzanie Mostaru, no tylko właśnie. Zawierzenie się niepokalanemu sercu Maryi. Ale Mostar też jest no oczywiście właśnie. I nawet msza w Mostarze. Natomiast jeśli chodzi o nasze pielgrzymki, to ja mam do Was taką, mamy z Kasią do Was taką prośbę, bo wiemy też, że kilka osób, może kilkanaście z tej ekipy, która miała teraz pojechać, zrezygnowała dlatego, że my nie odpowiedziałyśmy, jaki jest plan. My tego nie zrobimy, my Wam możemy, i to robimy w mailach, podajemy Wam plan ogólny. Tak, i pytajcie, bo już pytania są na czacie, to dziewczyny będą odpowiadać. Dobra, o Medjugorje pytajcie, o pielgrzymki, wszystko to z tym związane. My możemy, wiecie, Wam podać jakiś ogólny plan, ale to nie my planujemy. Ja wiem, że to, co mówię, może Wam się teraz wydać dziwne. Bardzo często jest tak, że my z Kasią jedziemy zawsze z gotowym planem, po prostu zawsze. I mówimy, Maryjo, rób co chcesz. I ona robi, co chce. Zawsze ten plan układa znacznie lepiej niż my. Za to jesteśmy jej bardzo wdzięczne. Za to ją uwielbiamy i za to jej każdego dnia dziękujemy. Ale wiecie, nie obrażajcie się na nas, jak my Wam odpisujemy, że nie możemy Wam podać dokładnego planu, bo my tego naprawdę nie wiemy. My wiemy, co my zaplanowałyśmy, ale my nie wiemy, co zaplanowała Matka Boża. Może być tak, że na przykład zaprosi nas na objawienie, tak też było na Sylwestrze. Tak po prostu, my tego nie planowałyśmy i nagle, proszę bardzo, przyjdźcie na objawienie z całą grupą i byłyśmy na objawieniu z całą grupą. Teraz miałyśmy taką ochotę, ale Maryja nas nie zaprosiła. No więc musimy się jej podporządkować, to nasza mama. A mamie się trzeba podporządkować, tak. Nie wolno. Tu jest pytanie, kiedy planujecie następną pielgrzymkę do Medjugorja? 12 już zapraszamy. No, dziewczyny już pojutrze wyjeżdżają. No. Dokładnie tak, więc jeśli ktoś chce z nami... Są wolne miejsca jeszcze, na tak? 12 mamy luz, także tutaj to chętnie czekaj, Was... www.epielgrzymki.pl, tak? Jak wpiszę. Nie możesz wrzucić link do zapisu? Będzie lepiej? Gdzie wyślesz? Przemkowi, żeby od razu wrzucił. A, dobra, to po... Niech skopiuje. No, to niech idzie, ale to mi podeślesz na ten... No, formularz, tak? No, no. Podeślimy formularz, to będzie... Oczywiście. Będzie od razu wiadomo. A następny jest Festiwal Młodych i to wcale nie znaczy, że dla młodych. To jest taka wielka uroczystość w Medjugorje, która ma miejsce tam, organizowana przez parafię. Rzeczywiście zjeżdżają się tysiące młodych ludzi, jest bardzo ciasno. I wiecie co, jeśli chcecie pojechać na festiwal też, to raczej ostatnie miejsca już są i trzeba by się naprawdę sprężać. To też długi wyjazd, nie? To jest też tak, od 31 lipca do 9 sierpnia i należałoby się sprężać, bo w Medjugorje nie ma miejsc. Więc to są resztki, które my mamy. My z Kasią rezerwowałyśmy miejsca rok temu i dlatego te miejsca są. Chciałyśmy teraz jeszcze dorezerwować miejsc, ale niestety się nie udało, wszystko jest zajęte. Jeden z naszych pielgrzymów chciał pojechać z rodziną, teraz to był z nami na pielgrzymce i okazało się, że w całym Medjugorje nie ma ani jednego miejsca i to jest zrozumiałe, nie ma, bo kiedy jest Festiwal Młodych, to wiecie, wszyscy nocują wszędzie, gdzie się tylko da, nawet w Mostarze, nawet w Chorwacji, więc na to też trzeba być przygotowanym, ale zapraszamy Was serdecznie, teraz 12 będzie luz, jeśli ktoś oczekuje takiej pielgrzymki, gdzie będzie mógł pobyć sam na sam z Maryją, poprzytulać się do Jezusa Zmartwychwstałego, posiedzieć sobie z nią, porozmawiać, tak jak dzieci rozmawiają z mamą, to
to wiecie, to jest dobry moment 12. Festiwal jest bardzo pięknie, ale jest bardzo ciasny. Ja tutaj widzę pytanie, no 12 sierpnia, nie 12 sierpnia, 12 tylko 12 lipca. Już lipca, mamy najbliższy wyjazd. Jaką walutę wziąć ze sobą? Wyjazd, słuchajcie, jeśli chodzi o pieniądze, to u nas, jak płacicie u nas, my nie mamy ukrytych kosztów, mogą wszyscy potwierdzić, nie mamy ukrytych kosztów. Wyjazd kosztuje 750 zł i te krótkie wyjazdy kosztują 220 euro. A te długie wyjazdy kosztują albo 280, albo 300 euro. One są dobrowolne, że tak powiem, te... A mówisz krótkie, mówię, dobra. Tak, mówię o krótkie, czyli te sześciodniowe. Wy nie macie dodatkowych kosztów u nas. My, jak wyjeżdżamy na przykład do Surmanci, my to Surmanci opłacamy. Jedziemy do Mostaru, wy za to nic nie płacicie. Gdziekolwiek. Tak. Wy w tym macie wyżywienie, w tym macie przejazd. Wszystko, ubezpieczenie, tak, ważne, tak, wszystko jest w cenie. Pieniądze, które są Wam potrzebne, to tylko na Wasze wydatki, czyli na ewentualne jedzenie, na przykład w gorzyczkach zatrzymujemy się, żeby zjeść, i w, no, takie Wasze przyjemności. A wracając do pytania, jaka waluta, w Medjugorje wystarczy płacić euro, można też płacić kartą. Tak. Czy rozmowa będzie, tak, będzie zapis tego live'a, tak więc można spokojnie później obejrzeć. Wolałabym, żeby nie. Będzie zapisane. Czy we wrześniu lub październiku jest też zaplanowana pielgrzymka? W październiku jest zaplanowana do Medjugorje, a we wrześniu do Fatimy. O! We wrześniu jedziemy od 20 września do 2 objazdowa to jest do Fatimy. Tam, do Fatimy samej? Ale objazdowa przez Lourdes. A, to co? La Salette, tak. Lourdes, La Salette, no tak, i Fatima. Natomiast w październiku od 9 do 15 października Medjugorje. I zapraszamy wszystkich na Sylwestra. O, właśnie, Sylwester. Do nas Sylwestra to ja też będę. Super. Sylwester w Medjugorje jest niezwykły, dlatego że, wiecie, nie ma chyba niczego lepszego i piękniejszego, jak zakończyć i rozpocząć rok z Matką Bożą, z Panem Bogiem. Naprawdę, to jest zupełnie inaczej, ten rok się układa. Wszystko zupełnie inaczej. No i ładna pogoda jest, bo kilkanaście stopni. No teraz mieliśmy 22 stopnie na Krzyżowacu. Sylwestra, tak. Co prawda, dwa lata temu było ciepło, ale deszczowo. Mhm. Znaczy, wiecie, w klapkach chodziliśmy na bosaka albo deszczowo. Natomiast teraz było bardzo, w tym roku było bardzo ciepło. U nas jest też zabawa sylwestrowa, że tak powiem. Co prawda przerywana, bo do kościoła latamy, ale jest do rana. Czy wygląda to tak, że jest to kolacja sylwestrowa, potem idziemy na mszę świętą, która kończy stary rok, rozpoczyna nowy rok i wracamy, bawimy się do rana. O, jest, widzę, że jest Rafał D. Szczęść Boże dla wszystkich, byłem razem z Wami, tak, w Medjugorje, jestem przeogromnie szczęśliwy, niesamowite przeżycie duchowe i emocjonalne, serdecznie pozdrawiam Kasię, Mariola i Przemka. No pozdrowienia. Słuchaj, dla Ciebie, Rafał. My też Cię, Rafał, pozdrawiamy. I Rafał, to jest, Rafał, ta zmiana, która w Tobie się dokonała w Medjugorje, na naszych oczach, to w tym podziękowaniu między innymi o Tobie pisałam, że te serca się otwierały i my to widzieliśmy wszyscy, jak te Wasze serca się otwierają na tę Maryję, jak Wy się otwieracie. Słuchajcie, to jest niesamowite przeżycie. To, jak Maryja działa w człowieku w Medjugorje, to jest coś, co sprawia nam ogromną radość, ogromną radość. Ja jeszcze chciałabym z tego miejsca też pozdrowić Agnieszkę i jej grupę, bo z Agnieszką też teraz pielgrzymowaliśmy, łączyliśmy się z Agnieszki grupą Agnieszka Ilińska Ziemia Maryi i serdecznie dziękujemy księdzu Pawłowi, teraz Kasia popraw mnie, jak pomylę miejscowość, z Janowo koło Niedzicy, nie? Proboszcz z Janowa koło Niedzicy. Pozdrawiamy Was wszystkich. Dziękujemy, że uczestniczyliście też z nami w tych wydarzeniach, albo my z Wami. Było cudownie. Chłopaki też byli, znaczy Przemek i ojciec Marcin byli na świadectwie u Agnieszki. Byliśmy wszyscy pięknie przyjęci. Co prawda powiedzieliśmy Agnieszce, że przyszliśmy tam zjeść obiad. Wiecie, no i nawet nas chcieli ugościć. To jest pytanie, ile godzin trwa podróż do Medjugorje? Tej podróży się nie obawiajcie. Zależy, z którego miejsca, bo tak jak słuchacie, że to się długo jedzie, no jedzie się długo, ale też się dużo zatrzymujemy i jedziemy, zależy, z którego miejsca. Z Łodzi wyjeżdżamy o 11 i następnego dnia w Medjugorje jesteśmy między 8 a 9. Oczywiście wszystko zależy od granic. Tak. Jak nie ma niespodzianek po drodze. Trzy granice są, nie? Dwie. Bo mamy węgiersko-chorwacką i chorwacko-chorwacja Bośnia-Hercegowina. I na tych granicach czasem jesteśmy zaskoczeni ilością autokarów lub tempem.
Ewentualnie wiecie, złemu duchowi się nie podoba, że my tam jeździmy, więc nam tam jakieś niespodzianki po drodze też potrafi zrobić, ale musimy być na to wszystko przygotowani. Wszystko oddajemy Maryi, ona wie, co robi, ona wie, jak nas dowieźć do siebie. Zawsze się to udaje, zawsze się to udaje. Z Warszawy wyjeżdżamy o 9, w Katowicach jesteśmy 14.30, gorzyczki zabieramy około 17. Bratysława 21. Tak, Austria wsiada w Bratysławie. No tak, to jest początek wakacji, to ludzie widzą, że sobie jeszcze te Medjugorje planują. Zapraszamy serdecznie. Czy Medjugorje dzieli Kościół na wierzących i niewierzących w prawdziwość objawień? Tam nikt nie sprawdza nie, tego, czy wierzymy w to, nigdy czy nie wierzymy. Nigdy nie słyszałam tyle razy, byśmy, słuchajcie, zapamiętajcie też. To jest do waszej... Tak, ale chyba też warto, nie wiem, czy księża o tym mówią, bo to się, o tym się też mówi w Medjugorje, że nie można w prawdziwość wierzyć, czy nie wierzyć, ponieważ badać można dopiero, jak się objawienia zakończą, a one wciąż trwają. Kilka pierwszych, Kasia, tak, ty masz wiedzę na ten temat, orędzi jest uznanych przez Kościół. Pierwsze 3 lata, komisja teologiczna XVI. I to jest ewenement, tak, że tak powiem, bo wciąż trwają objawienia, a Kościół tutaj już... Te pierwsze 3 lata zatwierdził, że... Dobrze, tego nie pamiętam. Tak, to komisja Benedykta XVI, taka teologiczna. Czy szczepienia są obowiązkowe? Nie są obowiązkowe. Od 26 maja nie mamy już żadnych kontroli na granicy związanych z COVID-em, szczepieniami. Czy trzeba mieć paszport? Dowód osobisty wystarczy. Dobra. Czy jeśli jestem niezaszczepiony, zostanę wpuszczony do Medjugorje? Zostaniesz wpuszczony do Medjugorje. Słuchaj, ty się nie przejmuj, bo na pewno Matka Boża cię tam wpuści. Ona otwiera wszystkie drzwi. Chciałem powiedzieć, że to jest wielkim wsparciem mąż Marioli, Grzegorz. Który się ukrył. Który się ukrył tutaj. No. Słuchajcie, tak, mam takie błogosławieństwo od Maryi, dostaliśmy, że na te pielgrzymki jeździmy razem. To znaczy, naprawdę... z rodziną jedzie, tak, więc no. Słuchajcie, to jest ważne, wiecie. Maryja prosi, żeby mężczyźni jeździli, bo to jest trochę inaczej niż z nami kobietami. Wiecie, mężczyzna, jak się modli w domu, to modli się cały dom. Zawsze tak jest. Dzieci patrzą na ojca, jaki by ten ojciec nie był, on będzie zawsze autorytetem. Mhm. A my kobiety, my nie możemy sobie gadać, prosić, o Boże, znowu gadają, znowu się modlą. Facet, jak się zaczyna modlić, modli się cały dom. I zobaczycie w Medjugorje. W ogóle jak cudnie jest widzieć w Medjugorje rodziny. Ja pozdrawiam wszystkie nasze rodziny, które z nami jeździły. Wszystkie i te ostatnie, i te wcześniejsze. Bo nie ma piękniejszego widoku niż modląca się rodzina. Naprawdę, to jest super. I te dzieci, które nam Maryja zsyła. I Agnieszka miała teraz bardzo dużo, my też nie mało. Agnieszka miała odrobineczkę więcej dzieci. Takich maleńkich. Ona miała takie maleńkie te dzieci. Takich maleńkich to ja je zazdrościłam. Ale naprawdę super, to też jest wielkie błogosławieństwo, że rodzice jeżdżą z dziećmi. Ale teraz macie wyjazd rodzinny, tak? Medjugorje z rodzinami? Czy jakoś rodziny, tak, ale rodziny. To tylko on się tak nazywa, jeżdżą, jadą wszyscy oczywiście, okay. Jadą wszyscy. Tutaj pytanie. Wiesz, my jesteśmy jedną wielką rodziną, więc no to jest ta rodzina, nie? Czy widzący, gdzieś to było, bo Robert pisał, tutaj nasz administrator, czy widzący przychodzą na spotkania, gdzieś tu było wcześniej takie. Czy wiecie co, czy widzący. Oni się trochę wycofali, nie? Ze względu na. Nie, też Maryja też im zabroniła. O, właśnie. Zabroniła im też Maryja. Maryja daje zgodę na wszelkiego rodzaju właśnie konferencje w Medjugorje. Zdarzają się, czasem się zdarzają, one są taką niespodzianką. To nie jest nic zaplanowanego i takiego od miesięcy wiadomego, ale wiecie, ja jestem za tym, żeby ich było jak najmniej. Bo wy macie jechać do Matki Bożej, a nie dla widzących, nie dla mnie, nie dla Kasi i nie dla Przemka. My jesteśmy tylko narzędziem w rękach Maryi i zrobimy wszystko, co ona zechce. I tak naprawdę Agnieszka mi dzisiaj też przypomniała, że chyba powinnam też wam o tym powiedzieć, że chcemy, tak jak Maksymilian Kolbe, zarazić Maryją cały świat. I taki mamy cel, taki jest nasz cel. Macie plan wydać coś, ale nie będę mówił nie, szczegółach. Mamy to wszystko od Matki Bożej. Dobra, zależy. To nic nie mówię. Ale już nam chyba, że powiem troszkę nam powiedziała, że chyba możemy, okay. Ale poczekamy, tak, tak, będzie efekt końcowy. Dobra, kolejne, tu dużo pytań. Czy prawdą jest, że każdy, kto jedzie do Medjugorje, jest osobiście zaproszony przez Najświętszą Marię Pannę? Myślę, że tak. Myślę, że zaproszeni tak, są wszyscy tak naprawdę. Tak, Maria zaprasza wszystkich. A jak tam pojedziecie? I pobędziecie, nie wiem, no mamy już takie mnóstwo, nawet świadectwo mojego syna, który mi powiedział,
A, mamo, tutaj nic nie ma. Powiedział, że pięknie się przygotowałyśmy, wszystko jest pięknie, mu się wszystko podoba, ale, no ale wiesz, mamo. I odszedł od nas, a Kasia mówi, ile jej dajemy czas? Nie, ja pytam chyba, czy Kasia, już nie pamiętam, ile jej dajemy czasu, w sensie ile Matce Bożej dajemy czasu. Dałyśmy Matce Bożej 3 dni, wystarczył jej 1. I na koniec mój syn, to jest świadectwo mojego syna, powiedział do mnie, wiesz, mamo, miałaś rację. Matkę Bożą, Pana Jezusa w Medjugorje czuć w każdym kącie, ale w tych widzących dalej nie wierzę. No tak. I, to... I ja mu powiedziałam, że bardzo dobrze. Dobrze, wcale mi nie zależało na tym, żeby wierzył w widzących. Widzący są w cieniu, nie? Oni sami się usunęli, Mariem. Usunęli się, absolutnie się usunęli. Natomiast wiecie, skoro młodzi ludzie mówią już tak, że czuć tam w każdym miejscu Maryję i Jezusa, to uwierzcie, że tak jest. Ona zrobi wszystko, żeby wam zesłać wiele łask. W Medjugorje jest to bardzo łatwe. Te łaski w Medjugorje są bardzo łatwe. Bo wiecie, nie sztuką jest modlić się w Medjugorje. Sztuką jest wrócić po Medjugorje i modlić się w Polsce. To jest ogromna sztuka, więc dlatego jest Przemek, dlatego my mamy swój różaniec. My mamy ten różaniec, nazwałyśmy go kiedyś, dawno temu, stworzony zupełnie przez przypadek. Znaczy, my myślimy, że przez przypadek, ale wiemy, że to Maryi było dzieło. Nazwałyśmy go różańcem VIP-ów maryjnych. I tak ludzie dołączają, modlą się z nami na tym różańcu codziennie o 20:30. Jesteśmy taką rodziną, jak ktoś ma jakiś wielki problem, to pisze, że proszę o modlitwę, wspieramy się, modlą się dzieci. Słuchajcie, modlą się dzieci. Są różańce męskie, są różańce dziecięce. Wtedy, kiedy modlą się dzieci, ja uważam, to jest dla mnie taki zawsze najbardziej emocjonalny dla mnie różaniec, bo zaczęło się od tego, że ten różaniec tak chciałam, żeby te dzieci tak wprowadzić i ja go prowadziłam albo Kasia na zmianę i my go prowadziłyśmy, dzieci odpowiadały, potem te dzieci zrobiło troszkę więcej, no i nie chciałyśmy, żeby żadne z nich czuło się takie odtrącone, bo wiecie, dzieci, my mamy gościa, który mówi wierzę w Boga, pozdrawiamy Bartka, mamy Diankę, która pod twoją obronę, bo trzeba było się podzielić, pozdrawiamy Helenkę i Dominika, święty Michale Archaniele, dzieci z Niemiec, notabene. Dzieci z Anglii, Kubę też pozdrawiamy i Zuzię. Malutką Franceskę i Fabiana też pozdrawiamy. Słuchajcie, to są cudne dzieci. Martynka, o tobie nie zapomniałyśmy. Nie. Lenka i Marcin też o tobie pamiętamy. Słuchajcie, to są dzieci od 3 roku życia do 15 roku życia. I wiecie, ich się dzieci tak zaczęło. Maryi. Tak, dzieci Maryi. Ich się tak zaczęło robić dużo. One tak pięknie zaczęły się uczyć tego Zdrowaś Maryjo, tego różańca. I tak się rozkochały w tym różańcu, że teraz prowadzą same. Dzieci same od początku do końca, od Lenki się zaczęło, która mi napisała, jak wracałyśmy z Medjugorje, napisała do mnie, ciociu, czy mogę ten różaniec dzisiaj poprowadzić ja? I ja byłam taka zadowolona i byłam taka dumna z niej, że ona to chciała. Rozpisałyśmy sobie to wszystko, żeby ona wiedziała co, jak miałyśmy wspólną tajemnicę, ale raptem przez chyba 3 minuty, bo zaraz zadzwoniła do Kasi z tą naszą wspólną tajemnicą i miałyśmy we 3 wspólną tajemnicę. Ale dzieci się modlą pięknie i naprawdę tyle łask, ile te dzieci są w stanie wymodlić. Modliliśmy się o wiele uzdrowień i Maryja te dzieci słucha. Naprawdę dzieci słucha Maryja i ci ludzie są uzdrowieni. I to jest fantastyczne. Módlcie się na różańcu, módlcie się. Różańc naprawdę, kochajcie ten różańc, nim można wszystko załatwić. No w La Salette, w Lourdes, Fatimie, w Medjugorje Maryja się dzieciom objawiała, nie? Przede wszystkim dzieci. No. Było pytanie, czy można... To jest to, jak te dzieci jadą gdzieś i pokazują ci, mam różaniec, nie? Jadą na wycieczkę, idą do szkoły, zobacz, mam różaniec. No to jest piękne. Bartek, mogę zdradzić tajemnicę naszą? Mamy z Bartkiem, chyba to już nie jest tajemnica, bo już i ty rozgadałeś, i ja też rozgadałam już wielu osobom. Bartek swój różaniec, znaczy dostał różaniec ode mnie, jeszcze jeden kolejny. Bartek ma dużo różańców i dostał taki biały i chciał go podarować takiej dziewczynie, która mu się podoba. I on jej podarował ten różaniec, słuchajcie. I ja myślę, że ta dziewczyna się długo będzie o nim dobrze modlić. Takie prezenty się daje. Dzieci dają teraz takie prezenty. Nie misie, nie jakieś gry komputerowe, tylko różańce. Czy tak można wsiąść, słuchajcie, tam było w Wiedniu pytanie. W Bratysławie. Bratysławie. Wiedeń wsiada, tak, Wiedeń dojeżdża do Bratysławy, wsiadacie w Bratysławie. No, siostra zakonna, prawda? Jechała tak, z nami. Tak. Siostra, oczywiście siostra kochana Sylwia. Siostra Sylwia. Pozdrawiamy siostrę z jej pięknym świadectwem. Siostra jest. Będzie świadectwo na kanale, tylko cudownie. Siostra zweryfikuje, tak. No, zweryfikuje, no, proszę. Tak, słuchaj, będzie świadectwo ojca Marcina też, bo też wygłosił nam. Jeszcze musimy poprosić księdza Józefa. No. Ksiądz Józef też mógłby, ale to jest tak, był z nami ksiądz Józef i ojciec Marcin, tak. Skrajnie różni kapłani i ksiądz Józef
zawsze w cieniu, nie chciał za dużo mówić, a ma taką piękną historię, więc księże, prosimy o świadectwo. My tam księdza w tym Bielsku-Białym znajdziemy. Znaczy mam adres księdza, więc bez obawy. Jak często zdarzają się manifestacje złego podczas modlitw i uwielbienia? Akurat teraz nie słyszałem, żeby były jakieś. Słyszałyście? Jedno słyszałam. Tak, słyszałaś. Jedno słyszałam. Prawie codziennie są, ale to... Ale wiecie, no nie zwracajcie na to uwagi. Po co to zwracać uwagę na to? Na festiwalu też. Na festiwalu są często. No na festiwalu są bardzo często. Na urodziny Miriany pod jej domem też było. Możecie na filmikach zobaczyć, ale nie zwracajcie na to uwagi. Naprawdę, nie ma co się tym przejmować. Jedźcie i jak najbliżej bądźcie Maryi. Ona wam naprawdę zatka uszy, nie będzie nic słyszeć. Jest ojciec Nazar Lanko, to jest nasz opiekun duchowy kanału. Ksiądz proboszcz z Aleksandrii Ukraińskiej pyta... Ksiądz Nazar chyba mnie dzisiaj zaprosił. No widzisz. A przepraszam księże, bo mówię, ktoś mnie zaprosił, nie wiem kto to. Zaraz księdza przyjmę. Czemu Maria w swych ostatnich objawieniach Medjugorje nic nie mówiła o wojnie na Ukrainie? Mówiła o wojnie. Właśnie. Mówiła nie wierzmy w te zaklęcia. Przemek, mógłbyś zajrzeć do tej torby, którą ci dałam? A ta, tam to już przyniosłaś, tam tak? Tam na dole masz orędzie, dobra. Wiesz? Mówi o wojnie ogólnie. Maria nigdy politycznie się nie wypowiada i to nie znaczy, że ona pewnie nie modli. Maria na pewno się modli o pokój na Ukrainie też, ale Maria chce pokoju na całym świecie. I przypominam, że to ta pierwsza informacja o pokoju Maryi, kiedy ona mówiła mir, 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 ona dotyczyła nas, bo Maria wyjaśniła, o co chodzi z tym mir, mir, mir. Powiedziała w parafii już, że jeśli my będziemy mieć pokój w naszych sercach, zaczniemy od siebie, czyli sobie przebaczymy najpierw, z sobą się pogodzimy, potem przeprosimy, pogodzimy się, będziemy mieć pokój w naszych rodzinach, potem w naszym sąsiedztwie, w naszych miastach, w naszej parafii, to będzie pokój też na całym świecie. O to chodzi z tym pokojem. Zacznijmy od siebie. Nie oczekujmy od tego, że ktoś inny ma, to jest jego zadanie. Nie, to jest nasze zadanie. Pokój w naszych sercach i cała reszta pójdzie. Tu ktoś pytał w obie strony, jaka jest cena, coś mi znaczy. To była cena w obie strony. Jaka jest cena, kiedy wyjazd i powrót, sorry. A dobrze, 12 jest najbliższy wyjazd i 18 powrót. Tak jest. Ten drugi wyjazd, ten następny to jest 31 lipca i do 9 sierpnia. Tak. Ale tam będzie bardzo, bardzo dużo ludzi. Jak ktoś lubi takie tłumy, ktoś lubi takie klimaty, zapraszamy. Teraz będzie bardzo spokojnie, bardzo wyciszony będzie klimacik, bardzo osobiście. Okej, okay, dobrze. Tutaj przyniosłem te orędzia. Tak. A ja tutaj szukam, bo były kolejne pytania. Słuchajcie, takie orędzia można dostać w Medjugorje. Tutaj można. Dobra, przepraszam, teraz dobrze widać. Mhm. O, dobrze. I tutaj też jest to orędzie ostatnie. Ja przyniosłam je Przemkowi. Co prawda miałam w planach rozdać naszym pielgrzymom. Nie złożyło się, czasu nie było. I przywiozłam je Przemkowi, żeby włożył wam do książek. O, super, dzięki. Jeśli będziecie, taki miałam plan, jest ich dużo. Będziecie chcieli, to Przemek kupuje ci medaliki z Medjugorje, tak. Co do książek dołączane i to będzie. Tak, tak, Przemkowi medaliki dalej będziemy przywozić. Czy medaliki, czy tam są co miesiąc Medjugorje, to przywożą medaliki. Tak, medaliki przywozimy. Poświęcone w Medjugorje przez ojca Urbana. Ostatnio było pobłogosławione przez Maryję. A przez nawidzenie. Tak, staramy się robić tak, żeby te medaliki, które trafiają do Przemka, były też przez Matkę Bożą pobłogosławione, bo jest, mam. Nawet jeśli nas tam nie ma. Tak, tak, przekazuję. Okay. Czasem mamy taką możliwość, że są rzeczy, które tak jak ta Matka Boża, którą dostałeś, nie? To też, której Kasia nie widzi tutaj wciąż. Widziałam już. Widziałeś? Tak. Okay. Słuchajcie, to Przemek, to orędzie Przemek. Super, bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że w tym orędziu też było, albo w tym, albo w przedostatnim, że Matka Boża, tak, zobaczcie, jest. Dziadki, jestem... Dobra, no może racja. To z którego? Proszę, ostatnie czerwca. To ostatnie dla parafii, nie? Orędzie z 25 czerwca 2022 roku. Drogie dzieci, raduję się z wami i dziękuję wam za każdą ofiarę i modlitwę, którą ofiarowaliście w moich intencjach. Dziadki, nie zapominajcie, że jesteście ważni w moim planie zbawienia ludzkości. Wróćcie do Boga i do modlitwy, aby Duch Święty działał w was i poprzez was. Dziadki, jestem z wami również w tych dniach, kiedy szatan walczy o wojnę i nienawiść. Podziały są głębokie i zło działa w człowieku jak nigdy dotąd.
Dziękuję Wam, że odpowiedzieliście na moje wyzwanie. No tak, to jest to ostatnie, bo Maria, przypominam, raz w miesiącu. No właśnie, bo to jest pytanie, z jaką częstotliwością się objawia Maryja. Pytam, bo chciałbym uniknąć fałszywych informacji, pyta Patryk. Już, Patryku, to wygląda tak. Maryja trzem osobom objawia się codziennie. Natomiast to nie są objawienia dla świata. Dla świata raz w miesiącu, właśnie 25 każdego miesiąca. Więc jak będziesz u nas na naszym Facebooku czy Instagramie, zawsze wrzucamy te, staramy się tego samego dnia wrzucać te najnowsze orędzia, żebyście już wiedzieli, o czym Matka Boża do nas mówi. Żyjcie tymi orędziami. Naprawdę Matka Boża w tych orędziach bardzo wiele mówi i proszę, realizujcie je, bo ten pokój, o którym przed chwilą mówiłam, w sercach jest naprawdę bardzo ważny, no bo my żądamy, żeby ustała wojna, ale wojna w naszych sercach trwa codziennie walczymy z kimś. Spróbujmy się wyciszyć, spróbujmy uspokoić nasze serce. Szatan atakuje, nas już też zaatakował i to tak naprawdę w Meczugorje nas zaatakował, ale wiedziałyśmy już to w momencie, kiedy kapłani nałożyli stoż kaplerzy. Słuchajcie, w Meczugorje teraz jak byliśmy z Agnieszką Ilińską, my i Agnieszka, trzech kapłanów, Bogu dzięki za tych kapłanów, założyliśmy pielgrzymom 100 szkaplerzy, kochani, nie jeden, nie 10, 100 szkaplerzy, 100. I jak wyszłyśmy stamtąd, byłyśmy przeszczęśliwe, ale wiedziałyśmy, że łomot dostaniemy konkretny i już dostałyśmy w Meczugorje, ale my mamy Maryję i ona nas obroniła. Myślę, że nas będzie broniła zawsze i Maryjo, na Ciebie liczymy, proszę, nie pozwól mu do nas dotrzeć, bo będzie nam trudno. Na to jesteśmy przygotowane, jak takie rzeczy się robi, to trzeba wiedzieć, że złomu się to bardzo nie podoba. Proszę, ale Maryi się podoba. Proszę przypomnieć koszty wyjazdu 12 lipca. 750 zł i 220 euro. Koszt całościowy. Tak, bez żadnych tam dodatków. Bez żadnych, tak. Czy z Krakowa jest możliwość wyjazdu? Miś Fazi pyta, słuchaj. Misiu. Kraków dojeżdża do Katowic. Kraków dojeżdża. Z Krakowa, które przyjeżdżają do Katowic. Tak, wiesz co, jak będziesz chciał pojechać, to możemy cię skontaktować z osobami, które z Krakowa jadą i być może pojedziecie razem. No, być może wspólny jakiś transport sobie zorganizujecie. Mariolka, powiedz o gościach, jakich zapraszacie i modlitwie o dzieci dla rodzin. Pielgrzymki Ziemia Maryi pyta, które przez wiele lat nie mogą zajść w ciążę, o nadziei i błogosławieństwie, jakie daje Bóg przez Maryję w Medjugorje. Właśnie, słuchajcie, to się Aga odezwała. Aga, dziękuję Ci. Słuchajcie, no tak, bo to rzeczywiście dla nas to jest oczywiste, a okazuje się, że nie dla wszystkich. Znaczy, no wiemy, że nie dla wszystkich. Organizujemy bardzo dużo świadectw. Są cudne świadectwa i te świadectwa otwierają też Wasze serca. Jedziecie do Medjugorje, nie będziemy mówić, kto te świadectwa wygłasza, bo chyba też nie o to chodzi, żeby... Znaczy, nie wiem, czy mamy taką codziennie zgodę. Codziennie są świadectwa. Nawet czasami dwa, trzy. Ale one, słuchajcie, to nie jest tak, że to jest konieczność. To jest wasza potrzeba. Jeśli czujecie, że powinniście zostać, zostajecie. Dziękujemy Wam wszystkim, bo byliście. I to było piękne, naprawdę. Słuchaliście tych wszystkich świadectw. Wychodziliście tacy, no w zasadzie chyba też w pewnych momentach nawet podekscytowani tym, co ktoś powiedział, że jednak Maryja umie rozwiązać te wszystkie trudne wasze sprawy, że skoro rozwiązała temu człowiekowi, to wasze też. Mówimy, słuchajcie, walczymy o nienarodzone dzieci, modlimy się za nienarodzone dzieci i też takie świadectwa u nas są. Dziękujemy Ewie i bardzo Was proszę, tutaj na kanale wykorzystam, Przemek, Twój kanał, byście się, świadectwo Ewy można znaleźć też w internecie. Jak się, Agnieszka, zapytaj Ewę, czy się zgodzi, żebyśmy mogli to świadectwo, żeby Przemek na przykład mógł je tutaj gdzieś podpiąć, bo Agnieszka jechała z parafią Ewy i my też wykorzystałyśmy tę sytuację, zaprosiłyśmy Ewę na świadectwo do nas. Przepiękne świadectwo, poprawiłyśmy jeszcze innym właśnie takim świadectwem, które opowiadało o tym, jak się na przykład uporać z aborcją, której się dokonało i jak nauczyć się przebaczać. To jest bardzo trudne. Ewa ma mocne świadectwo, ale Ewa bardzo, bardzo potrzebuje naszej modlitwy. Więc jeśli mogę Was prosić o taki szturm modlitewny w intencjach Ewy do nieba,
to błagam, chociaż jedna zdrowaśka, chociaż jedna i to już będzie dużo i już będziemy strzelać do złego ducha, żeby był z dala od Ewy, bo robi też kawał dobrej roboty. To jest pytanie do mnie, kiedy się wybieram do Medjugorje ponownie. Na Sylwestra na pewno, bo chyba wcześniej, ale na Sylwestra na pewno. Tego nie wiesz. Maryja ci powie, kiedy tam pojedziesz. No właśnie, bo to też nie od nas zależy. No wiecie, wiele osób tak właśnie jedzie sobie, jedzie, dojeżdża, zbliża się do domu i mówi, a wiecie co, jadę na następną. My jesteśmy zdziwione, bo tyle co wrócił ten ktoś, ale jadę na następną. Wiecie, jak ktoś pojedzie do Medjugorje, to inne miejsca już nie są ważne. To prawda. To już nie są ważne inne miejsca. Mówię po sobie, wiem co mówię. Ja 3 razy próbowałam wyjechać. W końcu Maryja, przepraszam, w końcu Maryja poukładała mi, tak, poprosiłam ją o to, żeby poukładała moje sprawy i jak już wyjechałam, to popłynęłam. To jeżdżę cały czas. Pielgrzymka do Medjugorje, post i modlitwa kiedy? Takie tutaj pytanie jest. Ale post i modlitwa, nie, w cudzysłowie, gdyby ktoś to mógł wyjaśnić, to nasza post i modlitwa? No takie to jest sformułowane, pielgrzymka do Medjugorje, dwukropek, post i modlitwa. Słuchajcie, w marcu. W marcu planujemy tak taką pielgrzymkę. Nie, jeszcze nie mamy, ale tutaj ktoś już o to zapytał, a rzeczywiście układamy z Kasią taką pielgrzymkę z postem oczyszczającym organizm, czyli żeby zadbać o ciało i zadbać o duszę. I tutaj Dorota Łaba nam w tym miała pomóc. Więc pozdrawiamy Dorotę. Na jakim kanale szukać pani? Tutaj Bożena, nasza administratorka pyta. Wy to macie na YouTubie nie mamy kanału. Można nas na Instagramie znaleźć i można nas znaleźć, możesz podpiąć i na Facebooku. Czyli, nie, my nie jesteśmy takie medialne jak Przemek, niestety. Nie umiemy tego robić, on nas nie chce nauczyć. Prosimy go z Kasią już tyle czasu. Naucz nas. On mnie nie, to jest moje. Wiecie. To Kasia, podeślesz mi link do waszego Instagrama. To tutaj wrzucę zaraz. Dobra. Zaraz to zrobię. Dobra. Kochani, a w przyszłości, w październiku czy w grudniu, jak będą obostrzenia i wymagania szczepień albo testy, to co wtedy? To się nie martwicie. Nigdy nie było z tym problemu. Nie myślimy, co będzie. Słuchajcie, Maryja otwiera wszystkie drzwi. Wszystkie, naprawdę. Jeździliśmy przez całą pandemię. Więc otworzy wasze drzwi te, dla was też. Czy Maryja coś w swoich orędziach mówi o modlitwie za dzieci zabite przez aborcję? Tutaj ojciec Nazar Lanko pyta. Ojcze, Maryja prosi o modlitwę ciągle. Ale Kasia, pamiętasz w orędziu, czy za zabite dzieci? Ja nie pamiętam takiego orędzia, ale mogę je przejrzeć jeszcze raz. A zresztą możecie znaleźć te wszystkie orędzia na naszej stronie internetowej. Tam są wszystkie orędzia. Ostatnie też? Ostatnie też, czerwcowe? Tak? Staramy się, żeby one były aktualne, więc wszystkie, możemy teraz powiedzieć, wszystkie orędzia znajdziecie na naszej stronie. Można je poczytać. Możecie też sobie zrobić, wiecie, takie cyk i wylosować na dzisiaj, co Maryja miała mi do powiedzenia, to co my robimy podczas pielgrzymki, a wy mówicie, jejku, skąd wiedziała? Ona wie wszystko. Okej, dobrze, tutaj, tutaj coś opuściłem. Tu sporo było właśnie osób, które z nami jechały. Ale pozdrawiały nas. Pozdrawiamy was też. Jest Grzesiu Kupczak, tu wcześniej był. Byłam z wami, pozdrawiam serdecznie. Jestem szczęśliwa z ogromnym pokojem w sercu. Magdalena Janiszewska. O. Madziu, super. Bardzo bym chciała jechać do Medjugorje. Nigdy nie byłam. Mam wielką nadzieję, że Maryja mnie zaprosi. Maryja cię zaprasza za teraz. Audycję. Maryja zaprasza cię już teraz. Ufam, że będzie mi dane w niedługim czasie do Medjugorje pojechać. O. Czuję się zaproszony. Jak wygląda plan dnia w Medjugorje? O, no o jest, punktów teraz. To jest zawsze wieczorem wywieszone, a to już mówcie, dobra. Nie, no ty powiedz, właśnie nie, ty no, powiedz, bo ja o tym właśnie przed chwilą codziennie powiedziałam. Codziennie jest inny plan. Ja o tym właśnie powiedziałam, że nie lubimy mówić o tym, jaki jest plan, bo my takiego planu jakby nie możemy, mimo że mamy, to on nie jest gwarantem. My po prostu wstajemy rano i okazuje się, że nasz plan legł w gruzach, bo Maryja ma zaplanowane co innego i robimy tak, jak ona chce. Tak. Jesteśmy narzędziem w jej ręku, słuchajcie, więc to, co Maryja zechce, to my robimy.
Jest plan, robimy mnóstwo rzeczy. No zresztą to wy nas prosicie o to, żeby wam dać trochę czasu wolnego, bo nie macie czasu nawet kupić różańców, ani nie wiem, niczego nie macie czasu zrobić, bo jest ten program taki napięty. Zależy nam bardzo na tym, żebyście jak najwięcej mieli możliwości pobycia z Maryją i z Jezusem. Tak, i generalnie ten plan też trochę jest uwarunkowany pogodą, bo teraz jest dość ciepło i w takich godzinach południowych staramy się organizować świadectwa, tak żeby też była chwila wytchnienia od słońca. Ale zaczynamy dzień modlitwą, potem jakieś śniadanie i czasem jest tak, że zaczynamy pod górą Krzyżowa, co wszystko zależy od właściwie miesiąca, w którym idziemy. Natomiast staramy się tak dostosować, żeby każdy, i ten, który bardzo lubi słońce, Przemku, no i ten, który jest bardziej odporny na słońce, albo gdzieś tam gorzej znosi tę temperaturę, żeby każdy mógł skorzystać maksymalnie dla siebie najwięcej. Ale jesteście cudowne kobiety. Słyszysz, Grzesiu? A nie, to Wiolka pisze, przepraszam. Maryjne, dobra. Wiola, ty na pewno należysz do naszego grona. Ostatnio z Kasią mówiłyśmy do jednej z naszych pielgrzymek, że potem się poznajemy. Potem się poznajemy, zobaczcie. O, potem mamy różaniec na szyi, widzicie? Taki ładny różaniec i my mówimy, że to jest tajna organizacja córek Maryi. Czy można już się zapisać na Sylwestra, jakie są koszty? Można, zapisujcie się, bo wiecie, tam też są miejsca ograniczone. My naprawdę, no hotel nie jest z gumy, nie rozciągnie się. Warunki są naprawdę luksusowe, możesz powiedzieć, Przemek, no, o tak, warunkach. No, nie, są naprawdę bardzo dobre. Wszystko tak naprawdę w hotelu jest, są ręczniki, jest suszarka, jest żelazko, mydło. Wszystko, co jest potrzebne, to jest. Jest nawet winda, chociaż jest hotel dwupiętrowy. Tak, właśnie, jest winda. Są przestronne pokoje, to jest też chyba istotne, bo pokoje nie są... Z klimatyzacją oczywiście. Kliteczkami, właśnie, z klimatyzacją latem to jest udogodnienie bardzo duże. Przepiękny taras przed hotelem ze stoliczkami, można sobie usiąść w ciszy. Znajduje się ten hotel bardzo blisko centrum, ale nie w pierwszej linii od ulicy, więc... No to ile? 7 minut, maksymalnie 5 minut nawet. 5 minutek, no. Ale jest o tyle przyjemnie, że wiecie, jak nie ma tego hałasu ulicznego, tego się nie słyszy. Po prostu jak sobie wracamy, to jest cisza. Ale taka cisza, że można też posłuchać, co się dzieje pod kościołem, bo to jest bardzo blisko. Gdzie można was, drogie dziewczyny, znaleźć na Facebooku? Tutaj Miśwazy swojej cię zainteresowała. Słuchaj, mam ci Przemek, umieścisz? Tak. Misiu, masz fajną ksywkę. Jak chcesz nas znaleźć, to dawaj 12 na pielgrzymkę. Pielgrzymki Medjugorje generalnie na Facebooku można znaleźć, ale za chwilkę tutaj Przemek. Dobra, umieści. Czy można zabrać ze sobą 12-latka? Można i jednolatka zabrać. Teraz był ze sobą. 3-latek. Nie? Tak. Można zabrać i jednolatka. Każdy. Słuchajcie, nie ma ograniczeń wiekowych. Jeśli Maryja zaprasza, to zaprasza. Mhm. Ona nie mówi, że zapraszam od 15 lat do 70. Nie, ona zaprasza wszystkich. Dzieci jadą, podczas zawierzenia oddajemy Maryi te wszystkie nasze dzieci. Jeśli wy tego nie zrobicie, to możecie mieć pewność, że my z Kasią na pewno te dzieci ofiarujemy Maryi. Mhm. Bo wszystkie dzieci, które z nami jadą, oddajemy Matce Bożej. Ojciec Nazar Lanko pyta, różaniec w Medjugorje jest nieustannie odmawiany? Nieustannie, tak. Ustannie, nieustannie, cały rok, nie? Nieustannie, nawet nie jeden. Dwa różańce przed mszą na pewno i czasem trzeci rano. I o 5 rano, tak. Dobra, jedziemy tutaj dalej, coś tu było. 12-latka, piękne te różańce, można gdzieś nabyć? Można. Czy zawsze jest ksiądz razem z pielgrzymką? Właśnie, jakie macie autobusy? O, tutaj widzicie. Autobusy mamy, wiecie co, autobusy mamy całkiem wygodne. Staramy się, żeby było wygodne. Zresztą my jeździmy cały czas, więc zrozumcie nasz egoizm. One nie mogłyby być niewygodne, bo byśmy sobie nie poradziły. Rozkładają się siedzenia też w bok i rozkładają się troszkę do tyłu. Ja wiem, jak jedziemy do Medjugorje, to wszyscy są nieśmiali i tak nie wiadomo, czy się rozłożyć do tyłu, czy nie, tak się męczymy, ale na powrocie to wy już tam bez problemu, słuchaj, weź się posuń, nóżki weź tutaj, będzie mi wygodnie. Zabieracie kocyki, zabieracie poduszeczki, bo śpimy całą noc, żeby było wygodnie, więc i cieplutko, to trzeba je zabrać. Autokary są wygodne. Odpowiem jeszcze a propos kapłana. Kapłan, nie zawsze z nami jest kapłan, to nie znaczy, że nie ma kapłana w Medjugorje. Maria jest dla nas bardzo łaskawa, a w tym wypadku to jest Jezus dla nas bardzo łaskawy, dlatego, że On nam kapłanów zawsze daje. Jak nie jedzie z nami kapłan, nie zawsze mogą kapłani jechać, a my prosimy Maryję o tych wybrańców, jej Syna,
tak nazywa Maryja kapłanów. I mamy tam księdza Urbana. Księże, jak nas księdze ci pozdrawiamy. Jedyny Polak pracujący w Medjugorje. Tak, Franciszkanin, ojciec Urban, Pudełko, przecudowny kapłan. Zresztą możecie, jak będziecie oglądać nasze relacje z Medjugorje, to często nagrywam kawałki chociaż jego kazań. Bardzo charyzmatyczny, taki mocny kapłan. Pięknie spowiada, u niego się można spowiadać w Medjugorje. Spowiada od świtu do nocy, naprawdę ma tyle siły, ale jest przecudownym kapłanem i on z nami jeździ na te ważne uroczystości, kiedy potrzebujemy kapłana. To nie znaczy, że jak nie jedziemy, to jak go nie jedzie z nami, to go nie ma. Zawsze jest. Krzysztof pisał, że już się nie może doczekać, że jest zapisany, jedzie z wami. A kiedy? Krzysztof, kiedy jedzie z nami? Właśnie to zginęło, chyba w najbliższym. Chyba teraz jest. 12. Krzysztof, pozdrawiamy z Wołomina. A, Krzysiu! Od Bartka! Krzysiu, od Bartka! Ale super, Bartek! Tak, słuchajcie, Bartek, muszę to pokazać wam. Muszę wam to pokazać. Bartek mi to wysłał na powrocie. Muszę znaleźć i wam pokazać. Co mi Bartek, jak Bartek kocha bardzo Maryję i Pana Boga. I co on mi wysłał? Dobra, to ja tu jeszcze przeczytam pytanie. Czytaj? Byłam w Medjugorje i nie wiem, czy tam się objawia Maria, czy dobrze, czy źle. To Kościół zdecyduje, czy tam się Maria objawia, jak będzie badał po zakończeniu objawień. Tak. Ale skoro uznał już te trzy lata. Trzy lata i wysłał tam biskupów, papież Franciszek wciąż zachęca, żeby jeździć do Medjugorje jako do miejsca, gdzie kwitnie życie sakramentalne, to znaczy, że to się dzieje wszystko w posłuszeństwie Kościołowi. Tak więc no, Watykan zachęca, mówiąc krótko, do pielgrzymek do Medjugorje. Pokażę wam. To jest obrazek, który dostałam, nie wiem, czy właśnie widać go, od Bartosza, jak wracaliśmy z Medjugorje, z pytaniem: zgadnij, ciociu, co narysowałem. Zgadnijcie, co narysował. No co, no pewnie no, Krzyżewa. Ale zobaczcie, jaki on tu radosny wbiega. To jest niesamowite. Po prostu tak, to jest właśnie Bartosz. O, Bartek, zdradziłam kolejną naszą tajemnicę, ale jestem klepa. No właśnie, nie skupiajmy się na pytaniach i życiu na złu. Jego działaniu, a na Bogu i Matce Bożej na drodze do święcenia nas, tutaj pisze Asia Tomaszewska. Aśka, super. Masz rację. Przemku, jaki to kanał tych pań? No wysłałem, słuchajcie, tutaj wam Instagrama wyżej macie i Facebooka, żeby zalajkować, bo i dziewczyny nie mają swojego YouTube'a. YouTube'a nie mamy, bo Przemek nas nie chce nauczyć. To od razu wam powiemy. No, a nam to ciężko idzie. Po prostu czasy nie odporne. Co myślicie o objawieniach w Trewiniano? No, objawienia w Trewiniano Romano są odrzucone przez Kościół, tak więc tutaj nie mamy tak się czym zajmować. Mm-hmm. Też Kościół decyduje, a nie tych, które są kontrowersyjne i napawają lękiem, to o Trewiniano Romano można zapomnieć, bo Kościół też tak poleca. Słuchajcie, musimy być posłuszni Kościołowi. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, czy nam się podobają kapłanie, czy oni nam się nie podobają. Maryja mówi, nie oceniajcie, nie oceniajcie. To są wybrańcy Jezusa. On wybrał, on powołał, nie ty, nie ja, więc nie oceniajmy. Módlmy się. Jedyne, co możemy robić, jak nam się coś nie podoba, to się módlmy. I do tego was zachęcam. Modlitwę za kapłanów, do zakładania margaretek. Pozdrawiam Rabę, bo tam się kolejne margaretki z naszego kapłana też założyły. Kolejno i za klerykę też. Pięknie. Tak, cudownie. Pozdrawiam Rabę, bo ostatnio się chwalili, że założyli kolejne margaretki. Znaczy chwalili, no cieszyli się oczywiście. To Jolanta pisze, chciałabym jechać do Medjugorje, ale jestem chora na padaczkę i za to nie mogę jechać. Była teraz z nami dziewczyna chora na padaczkę, Madzie. Tak? O, nawet nie wiedziałam. Jeśli myślisz, że to jest przeszkoda, zapytaj swojego lekarza. Zapytaj swojego lekarza. Skonsultuj to z lekarzem. Uważam, że jeśli masz to pod kontrolą, to nie jest to przeszkoda, ale nie powinno to być przeszkodą, ale skonsultuj z lekarzem. O, jak miło was widzieć, tutaj Mariola pisze. O, cześć Mariolu. Okej, słuchajcie, zaraz będziemy pewnie kończyć, nie? Jeszcze jak macie jakieś pytania, bo muszę koty wyprowadzić, słuchajcie, na spacer. My musimy pędzić do kościoła. To my też idziemy właśnie. No super. Nie skupiajmy się, to było, będziemy w lipcu na urlopie w okolicy i zamierzamy na jeden dzień przyjechać do Marii. A no dobrze, to ja mogę, ja bym jak chciała o tym. Jak polecacie zaplanować ten dzień? No właśnie, ja bym wam chciała powiedzieć, że w ogóle nie przyjeżdżajcie. A co ty mówisz? Naprawdę, na jeden dzień to szkoda waszego czasu, bo jak po pierwsze nie wiecie, jak się poruszać po Medjugorje, to raz, a dwa,
nie poczujecie Maryi w jeden dzień. Szkoda waszego urlopu, szkoda waszej drogi. Wszyscy pielgrzymi nasi mówią, nawet ci, którzy byli samodzielnie, że nie ma takiej opcji, że najpierw trzeba pojechać z pielgrzymką, potem można pojechać z rodziną, bo wy się nauczycie już, jak to robić i jak przywieziecie rodzinę, to będziecie też wiedzieli, jak się poruszać. Kasia jest najlepszym przykładem, że do Maryi... Pojechałam prywatnie, wysiadłam, buchnęło 50 stopni, pomyślałam sobie, super. Nie znalazłam drogi na Podbrdo, na Górę Krzyża też nie, ale widziałam, jak ona jest wysoka i pomyślałam, na pewno w tym upale tam nie wejdę. No i tyle. Poszłam do Jezusa, do kościoła stopy nie wstawiłam, bo było tyle ludzi. I to było moje pierwsze spotkanie z Medjugorje. Byłam tam 3 godziny. I się raczej zniechęciłaś. Odjechałam. Znaczy ja zawsze myślałam, żeby tam wrócić, ale już na pewno nie samemu, gdzie nie wiesz, gdzie się po prostu ruszyć. Tak, nie ma, gdzie nie iść. Można. Włączyliśmy internet, żeby mieć GPS-a. Na bogato. Powiem wam, jaki przegram rachunek. Słuchajcie, to jest poza strefą Unii, więc wybijcie sobie z głowy włączenie internetu, bo wtedy ta wasza wycieczka jednodniowa będzie droższa niż nasza pielgrzymka. Ale wiecie, szukaliśmy podróż, tak, włączyliśmy internet, szukaliśmy rocznej wioski, też włączyliśmy internet. Teraz jak o tym myślę, to śmiać mi się chce, bo to wszystko jest tak blisko i w ogóle są znaki. Jak my tego mogliśmy nie widzieć, no nie było nam to dane. Nie, Kasia, bo dobrze wiesz, że jeśli chodzi o Medjugorje, zobacz, ile osób nas pytało, które, wiecie, bo czasem jest tak, bo ludzie widzą, że oprowadzamy, idziemy z grupą, idziemy z pielgrzymami i nas zaczepią, pytają, proszę pani, wie pani, jak trafić na Podbrdo? No oczywiście, że wiem. No ja im próbuję tłumaczyć, myślę sobie, kurczę, znaki tam są, ale to nie o to chodzi. Maryję w Medjugorje trzeba poczuć w sercu. W jeden dzień, w kilka godzin nie zrobicie tego. Trudno. Zrobicie tego. Naprawdę, jeszcze nie wiedzą, jak się poruszać. Więc zachęcam do pielgrzymki, a potem samemu, jasne. No dobra, dziewczyny, coś tu jeszcze chcecie dodać, odjąć, a nie odjąć to już nie można, bo to już jest zapisane na żywo, poszło. Jaki jest złośliwy, wiesz? I stąd ta chemia między nami, on jest super złośliwy. To słuchajcie, może jeszcze przypomnijcie na koniec te terminy najbliższe, nie? Żeby tu już podsumować. Najbliższy termin to 12-18 lipca, kolejny termin 31 lipca, 9 sierpnia, jest to Festiwal Młodych. Jest to jedyny wyjazd w roku na Festiwal Młodych, który jest zupełnie inny niż każdy inny tak naprawdę. Ja bym powiedziała, że przypomina to trochę Światowe Dni Młodzieży. No tak, zupełnie tak. Jest bardzo intensywny, jest niezwykły, niesamowity, bardzo dużo się dzieje, jest bardzo dużo świadectw. Bardzo dużo modlitw, tak naprawdę od samego rana do późnej nocy. I kolejny termin to październik, 9-15 października i potem Sylwester, czyli 27 który grudnia. Który też jest inny, bo, no bo wiecie, no bo my Polacy lubimy się bawić. Maria też nam tego nie zabrania, więc... Nie, Maria mówiła w orędziach, żeby śpiewać. Radość i oczywiście cieszyć się tym życiem. Słuchajcie... Ja tylko jeszcze tutaj szybciutko, zanim wyłączę, to bardzo Przemkowi dziękuję za tę znajomość, bo ja myślę, że to jest znajomość od Maryi, bo ona go wsadziła do naszego autokaru. Ja sobie wtedy pomyślałam, jak ja wyrobię z tym kolesiem. Ja go nie znałam, broń Boże, w ogóle, ale sobie już tak wyobraziłam, że będzie roszczeniowy, będzie wszystkiego żądał, że jest VIP-em. No i udawaj, że nie wiesz. I tak robiłeś. Nie, no żartuję, nie robił. Nie. Ja już nie wiem, się zastanawiam, może robiłem. Nie. I się okazało, że gość jest super pokorny, jest cudowny i wiecie, co najważniejsze? Kocha nad życie Maryi. No, to zobaczymy. Nie kochasz nad życie Maryi? Znaczy, tak, ale no, czy to wystarczy, żeby... Iść do nieba? No, ale masz szkaplerz to w sobotę, w pierwszą sobotę po śmierci. Dobra, to, no to mam. Macie to furtką nas puści. Tutaj Robert pisze, pani Kasia ma dobry głos lektorski na YouTube. Igor z kanału Ku Bogu, proszę bardzo. To Kasię polecam ci, naprawdę polecam ci Igor, Kasię. Bo to jak Igor, nie? Jak Igor. Igor. Tak. Czyli dobrze. Ale polecamy Kasię, możecie ją sobie... Słuchajcie, ja muszę powiedzieć, bo Przemek na powrocie wracał w moim autokarze teraz. Byliśmy... Nigdy więcej, nie zapisujcie się na pielgrzymki do nas. Nie zapisujcie się. Na powrocie powiedział kolejne świadectwo. Trochę był przymuszony chyba. Znaczy nie, no to tak jest zawsze, że ktoś musi jakby... Ktoś musi... Dać sygnał, żeby powiedzieć świadectwo. Powiedział. I wiecie, utkwiło mi takie jedno zdanie, które powiedział. Mianowicie powiedział, że... Dla każdego, kto wraca z Medjugorje, nieważne z kim, Maryja ma swój plan. I to było niesamowite, wiecie, bo my nie wiemy, co Maryja nam przygotowała i nie wiemy, jak ona nas poprowadzi,
ale ona poprowadzi każdego. Dlatego zapraszamy Was do Medjugorje. Zawierzcie swoje życie, swoje rodziny, powierzcie to wszystko Maryi. Słuchajcie, nieważne z kim pojedziecie, czy pojedziecie z nami, czy pojedziecie z innymi organizatorami, nie ma to najmniejszego znaczenia, ale jedźcie. Jedźcie, żeby wasze serce otworzyło się na Matkę Bożą, żeby otworzyło się na jej Syna, żebyście to wszystko poczuli, co my, żebyście poczuli tę miłość do Maryi i żebyście umieli żyć orędziami, żebyście się rozkochali w Maryi. Wtedy wiecie co? Wszystko jest inne. Inne jest wasze życie, inna jest Eucharystia, inne jest przeżywanie wszystkiego. Tego wam życzymy, żebyście się rozkochali w Maryi, a ona was już poprowadzi jak matka. I słuchajcie, ostatnie pytanie. Skąd jest biuro podróży, miasto wyjazdu? No, mówiliśmy o wyjazdach. Wyjeżdżamy z różnych miast. Ja jestem z Warszawy, Kasia jest z Łodzi. I żeby, wiecie, musimy się pogodzić. Nasz przewoźnik jest też z Łodzi, więc, ale ostatnio już wyjeżdżamy z Warszawy, bo sporo osób z tej Warszawy chce wyjeżdżać. Więc wyjeżdżamy z Warszawy, potem mamy Łódź, potem zbieramy Katowice, czyli wszystkich. Czasem Częstochowe, tak, jeśli jest komuś wygodnie dojechać do Częstochowy. Piotrku, wiecie, wszystko co mamy po drodze, do Gorzyczek. Jeśli komuś jest wygodnie, my tam oczywiście staniemy, przecież i tak jedziemy, to nie ma najmniejszego dla nas problemu. W Gorzyczkach troszkę dłużej jemy, mówimy Austria, zabierana jest w Bratysławie. Dobra, słuchajcie, to myślę, że wszystko, nie? Bardzo wam wszystkim dziękujemy. Bardzo dziękuję. Zachęcamy i życzymy podróżowania do Matki, do Maryi. Maria na was czeka. Na każdego z was. Na ciebie też, na mnie też, na ciebie i na was też. Super. Czeka na was. Naprawdę. Musicie nam uwierzyć. Tak, dzięki było nas, słuchajcie, dzisiaj na live'ie ponad 4000 osób się przewinęło. Ojejku, naprawdę? Tak, no, tak, dziękuję wam za to. Dużo. Ty musisz nas tego YouTube'a nauczyć. Nie ma problemu. Bo ja widzę, że Maska się ma parcie na szkło. Żartuję oczywiście. Bardzo wam dziękuję. Ja nie. Dzięki dziewczyny, że przyjechałyście tutaj z różnych stron. Że... Z różnych stron. Przepraszam was, jestem chora. Do zobaczenia. Jako goście kanału Moc Słabości i kończymy. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Najpóźniej w niebie. Tak jest. Dajcie jeszcze łapki w górę pod filmikiem. Dzięki ojcze na zażelanko. Bardzo ojcze, dziękuję. Zaraz ojca przyjmę. No. I cóż, wszystko powiedziane, tak? Dziękujemy serdecznie. Dzięki, dobrej niedzieli. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bogiem. Widzimy się, słyszymy o godzinie 5 rano tutaj na Różańcu na kanale. Zakończ transmisję i o, pyk, i zakończymy.